A dziś w naszym studiu Katarzyna Szymala, organizatorka dziewiątej edycji cross-country motocykli zabytkowych i klasycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Cross-country to jest impreza, która odbywa się już od dziewięciu lat. To musi świadczyć o tym, że jest jej organizacja potrzebna tutaj w naszej okolicy. Myślę, że przy pierwszej edycji nawet nie spodziewałam się, że to się uda w ten sposób. Wymyśliliśmy to na początku, bardzo chcieliśmy to zrobić. To zaczynało się wszystko oczywiście w Kurdwanowie, przy cross country crossów. I naprawdę wtedy nie spodziewałam się, że to tak się potoczy. No na szczęście tak jest. Jest to dziewiąta edycja, zainteresowanie jest coraz większe, więc widzę, że jest na to cały czas gdzieś przestrzeń do organizowania tego. Pani Kasia wspomniała pani już o tym, że wydarzenie rozpoczęło się w Kurtwanowie, ale ta jego lokalizacja zmieniała się na przestrzeni lat i w tym roku znowu mamy zmianę. E, tak. E, ostatnie dwa lata impreza odbywała się w Grzybowie, gdzie było nam naprawdę cudownie, świetnie. E, musieliśmy zmienić lokalizację z tego względu, że osoba, która udostępniała nam tam teren, e, zanim nas poznała, zanim udało nam się z nią współpracować, e, zło, złożyła wniosek o dofinansowanie pewnych działań u siebie na, na, tej, na tej powierzchni, e, no i musiała się z tego wywiązać. Dlatego musieliśmy zmienić lokalizację. W tym roku e, lądujemy w gminie Teresin, z czego się bardzo cieszę. W miejscowości Skrzelew. E, to jest e, duży, duży Duży, duża przestrzeń, duże pole, rżysko, już po skoszeniu teraz zboża, wszystko czeka na nas, żebyśmy mogli się już szykować. Jak tam dojechać? Jest jakiś punkt orientacyjny? Będą oznaczenia. Najłatwiej chyba jest się kierować na Szymanów. Już od Szymanowa będą oznaczenia, jak dojechać do nas dokładnie. Może też pisać w lokalizacji skrzelew, bądź u nas na wydarzeniu na Facebooku też, też jest oznaczona, oznaczone jest miejsce, więc można przez aplikację dojechać do nas, pobrać tą lokalizację. Impreza odbędzie się 23 sierpnia. A w jakich godzinach? Impreza zaczyna się 23 sierpnia, to jest piątek, kiedy przyjeżdżamy w to miejsce i zaczynamy to szykować, ale klucz imprezy jest 24 w sobotę. Od 10 rano to wszystko się zaczyna. Mamy najpierw odbiór techniczny, mamy odprawę tych motocykli. Od 12 zaczynają się biegi. Biegi będą trwały gdzieś do około 17 godziny. Potem planujemy ogłoszenie wyników i wspólną integrację. Ile tych biegów będzie? Na razie mamy założonych kilka biegów. Bo są to podziały ze względu na pojemność motocykli, na rodzaje motocykli. Dlaczego nie mówię konkretnie ile? Ponieważ ze względu na to, że widzę, że w pewnych kategoriach mamy coraz więcej zgłoszeń, być może będziemy musieli te biegi roz rozłączać dla bezpieczeństwa zawodników. Mamy to tak zaplanowane, że zmieścimy się w czasie, który jest założony, a tak jak mówię, finalnie będziemy wiedzieć to w dzień startu po zgłoszeniach wszystkich zawodników. Na razie mamy zaplanowane. Raz, dwa, sześć biegów. A ilu uczestników zgłosiło się do udziału w wydarzeniu? Zaplanowaliśmy maksimum, które możemy przyjąć ze względu na warunki na bezpieczeństwo zawodników, to jest 70 pakietów startowych tyle szykujemy. Na dzień dzisiejszy zostało nam jeszcze 10 pakietów startowych, więc proponuję lepiej zgłosić się wcześniej niż w dniu startu, żeby mieć pewność, że będzie można wystartować z nami. No i ważna sprawa: czym ci uczestnicy przyjadą do skrzelewa? No, mamy piękny przedział motocykli w tym roku, naprawdę. Od zabytkowych Anglików po polskie zabytkowe motocykle, po też tak zwane zabytkowe Japonie, czyli współczesne motocykle, czy to współczesne już motocykle dużo lepszej może techniki, ale to już startują w klasie open. Jedyny motocykl, jakiego u nas nie będzie można zobaczyć w czasie biegów, no to są współczesne krosy. Tak to mamy przygotowane, tak klasy, podział, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Mam szczerze, że mnie zawsze fascynują te motocykle z zaprzęgami, tak zwane sidekary. Będą też takie? Tak, ich bieg jest przewidziany jako ostatni, ze względu na to, że dla nich też trzeba troszeczkę inaczej przygotować. Tor musi być szerszy, by było im łatwiej jechać, żeby to było dla nich bardziej e, dogodne. E, u nich też bardzo fajne w tym roku jest, bardzo fajne mamy zgłoszenia. Myślę, że będzie piękna zabawa na końcu. To jest tak naprawdę impreza e, dla... Dla osób z nie tylko naszej okolicy, ale z całej Polski i te osoby faktycznie tutaj przyjeżdżają z różnych zakątków. Skąd można spotkać ekipę? Do nas przyjeżdżają tak naprawdę startujący z całej Polski. I to, i to z morza i gdzieś z gór, i też oczywiście od nas tutaj, gdzieś z okolic, ale też przyjeżdżają kibice z najdalszych części naszego kraju, żeby to obejrzeć, ponieważ jest to bardzo unikatowa impreza. I tak, jakby my dajemy możliwość zabawy dla motocyklistów, którzy, dla których nie ma. Tego rodzaju imprezy. Stąd to wynika, myślę, zainteresowania i też taki jest nasz, nasza jakby tutaj podstawowa myśl, że chcemy pozwolić tym ludziom w sposób profesjonalny, w sposób bezpieczny, pobawić się, potrenować jazdę. Dlatego myślę, że przyjeżdżają do nas. A są zgłoszenia z Sochaczewa i z okolic? Tak, są z, z okolic i z Sochaczewa zgłoszenia. Pani jako organizatorka zapewne nie będzie brała udziału w biegach? Nie, ja nie biorę e, udziału w biegach e, właśnie z tego względu, właśnie, że, że, że jestem organizatorką, ale osoby, które pomagają mi w organizacji e, też startują. Domyślam się, że jednak przejedzie się pani po tym torze, który zostanie przygotowany. Ja ogólnie zawsze zabieram ze sobą swój motocykl na tą imprezę. Dla swojej własnej radości, satysfakcji jeżdżę, ale nie startuję w biegach, które są klasyfikowane. Czy kobieta na motocyklu jeszcze kogoś zaskakuje? Nie wiem, czy zaskakuje. Różne są reakcje osób, raczej w większości pozytywne. My zapraszamy bardzo serdecznie kobiety do startu. W tym roku mamy zgłoszenia dwóch pań, mam nadzieję, że, że wystartują. Jest to dla nas bardzo miła rzecz i tak jak mówię, no, zapraszamy serdecznie kobiety. Czyli mamy już trochę o tych osobach, które będą startować w biegach, natomiast ta impreza, tak jak już pani powiedziała, przyciąga także osoby, no takie niekoniecznie zmotoryzowane. No, bo jednak słychać Was z daleka. E, tak, to jest po prostu interesujące. Zauważyłam też dla osób, które na co dzień nie jeżdżą, albo nawet nie, nie są związane w żaden sposób z motocyklami. E, wygląda to w sposób e, ciekawy, jest to e, coś innego, coś, czego się nie widzi na co dzień. A też myślę, że część osób ma jakieś wspomnienia z młodszych lat, czy z jakichś doświadczeń wcześniejszych, że gdzieś tam jeździły tymi motocyklami. Tak jak mówię, tu jest dużo motocykli zabytkowych, chociażby takich jak WSKi czy Junaki, gdzie wiem, że część ludzi. I gdzieś tam z tym się spotkała w życiu. Jest to dla nich też taki trochę powrót do przeszłości. Miło jest im zobaczyć, jak to wygląda, jak to działa, że to nadal jeździ, że ludzie się tym dalej fascynują. Często słyszę takie głosy, jak ktoś gdzieś tam mówi, że żałuje, że sprzedał któryś z tych motocykli, bo widzi, że nadal to jakby jest kultywowane i, i ludzie się tym bawią. W takim razie, co dla tych osób przygotowano, które są niezmotoryzowane? Jakieś wydarzenia towarzyszące? E, tak, e, mamy mm, wsparcie od e, Koła Gospodyń Wiejskich z Szymanowa i z Budek Piaseckich. Będą przygotowane świetne posiłki, e, więc będzie można popróbować e, lokalnych specjalności. E, ma będziemy mieli strefę paintballową, e, żeby można było się zapoznać z tą zabawą i zobaczyć, jak to wygląda. E, w, w, będą jakieś strefy, będzie strefa m, e, naszego znajomego, który robi Piękne figurki, spawa, piękne figurki, który też między innymi dla naszych uczestników przygotowuje nagrody, więc myślę, że to jest bardzo interesujące, czego też normalnie nie jesteśmy w stanie nigdzie obejrzeć na żywo. Więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, będą też jakieś przekąski, jakieś słodycze dla dzieci, będzie można, oczywiście można, zapraszamy też z dziećmi, więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Może jeszcze wspomni pani nieco o patronatach, ponieważ one też podnoszą rangę wydarzenia. Mhm. E, mamy patronat od starostwa, mamy patronat od gminy Teresin. E, w ogóle chciałam powiedzieć, że tutaj jest, tak jak mówię, to się odbywa na terenie gminy Teresin. Mamy wsparcie nie tylko e, jakby tutaj pana wójta, oczywiście bardzo duże, ale też innych jednostek, które u nas działają, bo i Gosiru, i Zakładu Komunalnego, więc naprawdę m, chciałabym za to bardzo podziękować za każde wsparcie, które dostajemy z jednostek. E, I także od sponsorów, których dostajemy, ponieważ to są osoby, które jakby wiedzą, ile wkładamy w to zaangażowania i pasji, wiedzą, jak to wygląda na tej strony i chcą nas po prostu wesprzeć tyle, ile mogą. Więc to naprawdę jest dla mnie totalnie bezcenna rzecz, bez której no, nie dali rady byśmy tego zrobić. Czy w związku z tym, że udało się takie porozumienie nawiązać z samorządem, jest szansa, że ta impreza w końcu gdzieś osiądzie? Bardzo byśmy chcieli, ja wiem też, że ze strony gminy jest takie, taka, taka inicjatywa, żeby to się odbywało cyklicznie w gminie. Problem jest zupełnie inny. Na przykład jak teraz to miejsce, w którym odbywa się impreza. W tym roku akurat udało się tak, że gospodarz zasiał zboże, czyli to, co nam potrzebne. Ale już słyszałam, że w przyszłym roku ma plan tam sadzić kukurydzę. Kukurydzę od razu dyskwalifikuje to, żebyśmy mogli robić tam imprezę. Po pierwsze, że dużo później się ją zbiera, a po drugie to, co zostaje na na polu Jest po prostu niebezpieczne i niewygodne dla osób, które miałyby startować. Dlatego to nie do końca jest tak, takie łatwe. Jakbyśmy mieli swoje własne pole, to, to oczywiście nie byłoby problemu, ale to jest zupełnie inny temat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze uda się zlokalizować to gdzieś w gminie Teresin. To już jest dziewiąta edycja wydarzenia, tak jak już wspominałyśmy na początku, a przed nami dziesiąta jubileuszowa. Czy są już jakieś plany, coś specjalnego szykujecie? W mojej głowie rodzą się już pewne pomysły na dziesiątą edycję, ale na razie nie chcę zapraszać ani nic o tym mówić. Na razie chcemy, żeby się szczęśliwie zakończyła i doszło do skutku nasza dziewiąta edycja. To proszę jeszcze na zakończenie o zaproszenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w dziewiątym cross country. E, zapraszamy serdecznie na, do kibicowania, do startowania w czasie dziewiątego cross country motocykli zabytkowych i klasycznych w skrzelewie. E, zapewniamy niezapomniane doznania, e, piękne widowisko i różne atrakcje, które będą towarzyszyły temu. Zapraszamy przede wszystkim w sobotę, już od rana, do samego popołudnia, do, nawet do wieczoru. do wieczora. E, na pewno to będzie cudowna zabawa. A ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była Katarzyna Szymala, organizatorka dziewiątej edycji cross country motocykli zabytkowych i klasycznych. Dziękuję bardzo. Dzięki.